Witajcie w nowym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na zapowiadany film o białych koszulkach, białych basicowych t-shirtach. Tak, widzicie tutaj jeden czarny, zaraz Wam opowiem dlaczego, jaka jest jego historia. Mam tutaj kilka sztuk, nawet nie wiem ile, nowiutkie koszulki, którym się za bardzo nie przyglądałam, po to, żeby tak naprawdę skupić się tutaj na właśnie takim pierwszym wrażeniu, na moich odczuciach, jak to wygląda. Oczywiście wszystko Wam też pokażę na sobie, wybierzemy takie najlepsze koszulki, które najbardziej mi się spodobają. Zdecydowałam, że nie będę tutaj pokazywała koszulek z sieciówek, czyli nie będzie Zary, nie będzie, nie wiem, Sinsay, nie będzie H&M, nie będzie takich firm. Przejrzałam, oczywiście skupiłam się na tych firmach też, które ja lubię, do których często powracam. Polskie marki, które szyją w Polsce, na przykład materiały już są tej jakości premium, lepszej jakości, różne ceny. Jeden jest w ogóle takim smaczkiem, którego w ogóle nie wyjmowałam z opakowania, a także przeczytałam kilka artykułów w języku angielskim, które też polecają różne firmy. No i zdecydowałam się właśnie na kilka takich przykładowych. Oczywiście nie jestem w stanie pokazać Wam wszystkich, no bo musiałabym ich mieć, nie wiem, tutaj 10, a to też nie o to chodzi. Tylko po prostu zrobimy taki przegląd na podstawie tych kilku, które mi najbardziej wpadły w oko. Także zapraszam. Pierwszą z góry zostawimy na sam koniec, bo to jest taki smaczek, dosłownie smaczek. Tak? O, one w ogóle leżą w drugą stronę. Od tej strony chciałam zacząć. Słuchajcie, na początek zaczniemy od polskiej, mojej ulubionej firmy, firmy Le Colette. I mam tutaj, chciałam też, żeby te koszulki były jak najprostsze, tak? Żeby ich krój był jak najprostszy, żeby one były taką podstawą do budowania wszelkich stylizacji. No bo tak naprawdę wiecie, i do pracy, i do spódnicy, do spodni, do leginsów, do szkoły, na wyjazd, mogę tak wymieniać nieskończoność, na każdą okazję. Każda z nas powinna mieć w swojej szafie właśnie taki biały t-shirt. Natomiast akurat tutaj w tym wypadku mi się nie udało i dlatego mam też tą czarną owcę. O co chodzi? Pojawiły się koszulki z firmy Le Colette z materiału premium. One się nazywają Ambo i... oj, nie pamiętam. Powinnam wiedzieć. Ambo i coś... i jakieś takie podobne. Wrzucę Wam oczywiście nazwy, wszystkie linki też znajdziecie w opisie. I te koszulki były dostępne w kolorze białym i czarnym i tak samo te były dostępne w kolorze białym i czarnym. Ta już nie jest takim najprostszym, bo ma tutaj poduszeczki, tak? I ma zakładki. O, teraz chyba dobrze powinno być widać. Ma zakładki, czyli coś się ciekawszego dzieje, ale po prostu przymierzę, pokażę Wam jak ona wygląda. No bo po prostu tej nie udało mi się kupić w kolorze białym, tak? One też są oczywiście białe, natomiast słuchajcie, muszę Wam je pokazać, w jakim by nie była kolorze. Miejcie to świadomość, że ona jest biała, dostępna na stronie. Ja mam tutaj rozmiar XS i muszę Wam powiedzieć, że ten materiał to jest po prostu luksus, naprawdę. To jest coś wspaniałego, to jest gruby, mięsisty... gruba, mięsista bawełna. Naprawdę, możecie niby prać w pralce na delikatnym programie 30 stopni. Wyprodukowana w Polsce, także to też się ceni. Cena około chyba 219 zł, więc razem z materiałem premium idzie też premium cena. No niestety takie są koszty szycia w Polsce. Natomiast naprawdę materiał jest po prostu obłędny. Dotyku to jest po prostu coś cudownego. Grubszy, nieprzezroczysty, fajnie wykończony, tutaj patrzę wszędzie, ładnie podwinięty, ładnie podszyty, szwy też nie są jakieś takie grube, naprawdę wszystko jest elegancko, tak jak powinno być w takim produkcie właśnie premium, także mierzymy. Tak wygląda na mnie, słuchajcie, naprawdę bardzo żałuję, że on jest, w sensie cieszę się, że mam też czarny, ale że bardzo bym chciała, żeby on był też biały, bo jest po prostu piękny, ta jakość, ten materiał jest tak, on jest gruby, jest mięsisty, ale jest tak delikatny, jakby był dosłownie, nie wiem, z jedwabiem, naprawdę jest taki szlachetny, naprawdę tutaj podpisuję się pod tym, że to jest materiał premium, w 100% się z tym zgadzam. Pięknie uszyty, pięknie wszędzie wykończony, podłożony, ładnie zaprasowany, zaszyty, nigdzie tutaj, wiecie, żadne nitki nie odstają. Naprawdę jest tak
No, naprawdę jest dopracowany. Fajnej długości rękawek, dłuższy, mi sięga do łokcia. Nie wiem, czy on mi się tak wydaje, czy on jest taki jakby troszkę rozszerzany tutaj na końcu. Ale fajnie, idealnie dopasowany, to jest rozmiar XS, w składzie jest 100% bawełny, także naprawdę, słuchajcie, to jest genialny, genialny t-shirt. Jako basic, jako podstawa do budowania waszej garderoby, ten czarny czy biały, taki jak powinien być w tym filmie, aczkolwiek przemilczmy to. Myślę, że są dostępne, albo mam nadzieję, że są dostępne na stronie, bo naprawdę to się bardzo szybko wyprzedają takie produkty na stronie Le Colette. Naprawdę, naprawdę z całego serca Wam polecam, bo jest świetny, bardzo fajnie będzie wyglądał i włożony w shorty i taki puszczony, po prostu luźny. Tak, on ma taki dłuższy ten rękawek, ale pięknie skrojony, bardzo fajny, naprawdę ekstra. Ta koszulka to jest po prostu ideał. To jest naprawdę ideał. Słuchajcie, jest piękna. Materiał, tam jest napisane, że to jest premium. Podpisuję się pod tym, to jest naprawdę bardzo fajnej jakości koszulka. Wszystko jest tutaj idealne. Zaraz Wam pokażę też długość. Dłuższy rękawek, tutaj ta zakładka. Ja wiem, że to miało być im prostsze, tym lepsze. Ale no naprawdę, musiałam Wam pokazać tą koszulkę. Mimo wszystko tutaj ta zakładka i poduszka piękne proporcje nam buduje. Ja mam tutaj rozmiar S, w ofercie były jeszcze XS, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo jego krój jest fajny, luźniejszy. Tak jak widzicie, tutaj mam go włożonego w shorty i wygląda po prostu świetnie. Do tego idealna linia tutaj przy szyi, przy dekolcie. Naprawdę wykończona. Tutaj jest taka grubsza, jakby grubsza gumka, której tutaj już nie ma, ale materiał jest naprawdę pięknie też tutaj wykończony, nie ma żadnych surowych końców, także tutaj ładnie podłożony, odcień idealnej bieli, bez żadnych mieszanek, bez żadnych podtonów. Tak wygląda, jeszcze Wam, o, jak wyjęłam z shortów, to troszkę jest wygnieciony, ale jego długość też jest w sam raz, powiedziałabym, bo jest na tyle krótki, że można go włożyć do środka i jest też fajny, dłuższy, że będzie wyglądał fajnie, taki po prostu luźno opuszczony, też tutaj pięknie podłożony, fajnie wykończony, białą, bialutką nitką, także naprawdę nie prześwituje, bardzo fajnie się układa, nigdzie tutaj, wiecie, jakoś te niektóre lejące materiały są takie, że potrafił się tak niezbyt ciekawie, tak powiedziałabym, troszkę niechlujnie ułożyć, a tutaj nie ma czegoś takiego, naprawdę pięknie po prostu wygląda, jestem zakochana, mój numer jeden. Kolejna koszulka i tutaj już widzę, że jest cieńszy materiał. O, jest w ogóle krótka. Słuchajcie, to jest też polska firma, jestem pewna, że też jest to koszulka szyta w Polsce. Make Life Easier, to jest firma Kasi Tusk. Ja z tej firmy już mam też niejedną rzecz. Bawełna organiczna, 94% i elastan. Bawełna organiczna, czyli po prostu pozbawiona wszelkich jakichś toksycznych substancji, tak? Czyli po prostu taka czystsza, bardziej przyjazna środowisku i oczywiście zdrowiu. Natomiast trochę mnie zaskakuje to, że ona jest taka szeroka, a jest bardzo krótka, bardzo krótka. Co wydaje mi się, że na zdjęciach tego nie było widać. To jest rozmiar XS. No nie wiem, króciutki rękawek, zupełnie inny niż te poprzednie. No zobaczymy, po prostu zobaczymy. I tak jak myślałam, jest krótka. Jest krótka. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te koszulki wzięłam w tym samym rozmiarze. Wszystkie są w rozmiarze XS. Właśnie po to, żeby mieć to porównanie, tak? A nie potem, że jedna troszkę większa, druga troszkę mniejsza. Dlatego właśnie wszystkie starałam się brać w rozmiarze XS. Jest krótka. Tutaj generalnie, tak jak spojrzę na szwy, no to one są w dobrym miejscu. Krótki rękawek. No to myślę, że mogłabym go jeszcze podwinąć. Wtedy po prostu mógłby wyglądać... Nie, no jest okej, tak? Ona jest taka dopasowana tutaj na górze, ale prosta tu, krótka, więc można ją włożyć w shorty, tak? Bez problemu. Jest zabudowana, też jest tutaj bardzo zabudowana właśnie, bardzo wysoko ma tutaj tą linię na szyi. Powiem Wam, że też tak w odczuciu jest troszeczkę jakby
szorstka, taka sztywniejsza, to jest po prostu takiej jakości bawełna, tak? Nie mówię, że to jest coś złego, tylko na przykład porównując do poprzednich, które były ultra mięciutkie, no to ta już taka nie jest. Tak, jest cieniutka, jest nieprzezroczysta, ma ładny odcień bieli, rękawki są całkiem okej. Tutaj jest wysoka, no i właśnie to, że jest taka troszeczkę mniej przyjemna, troszeczkę bardziej szorstka, ale to nie jest, po prostu taka jest, tak? A nie to, że coś jest nie tak. Zastanawiam się tak naprawdę, czy pokazywać Wam tą koszulkę, bo no, cały zamysł tego filmu jest taki, że mają to być te właśnie koszulki lepszej jakości, tak? A tutaj mam koszulkę, która kosztuje 30, coś około 39 chyba złotych, którą to już nie jest moja pierwsza koszulka i właśnie tutaj ona jest tania, wygląda bardzo fajnie się nosi, ale bardzo fajnie nosi się rok. I potem trzeba ją wymienić, no bo po prostu szarzeje, tak? Jak ją tam nie prałam, to ona szarzała. Słuchajcie, jest to firma Wasyl. Chyba jest to polska firma, natomiast no, koszulki na pewno nie są szyte w Polsce. No za tą cenę no, to raczej nie ma się co spodziewać. Nie mam nawet metki, żeby tutaj Wam powiedzieć, z czego ona jest złożona, ale jestem pewna, że jest to bawełna. Ona jest bardzo, bardzo dopasowana, bardzo opięta, krótki rękawek, w ogóle jest krótka, ale ma coś takiego w sobie, że ja ją po prostu uwielbiam i kupuję raz na rok taką jedną koszulkę i naprawdę bardzo często po nią sięgam. Z nią się nic nie dzieje, ona się może tak delikatnie mychać, delikatnie naprawdę, ale no i delikatnie szarzeje, to też trzeba jej przyznać, ale całościowo przez ten rok jest naprawdę bardzo fajna. Także firma Wasyl. Tak wygląda, zobaczcie. Ładny odcień tej bieli, nie jest jakaś niebieska, nie jest żółta, nie jest szara, tak jak jest nowa. I jest grubsza, jest taki fajny, całkiem przyjemny ten materiał. No, natomiast nie jest to takie odczucie, wiecie, rzeczywiście, że ten materiał jest bardzo miły i delikatny. Coś za coś. Ja tutaj mam rozmiar XS na S i muszę Wam powiedzieć, że ona jest bardzo opięta, tak? Potem następny jest chyba M na L, nie mam pojęcia jak on się będzie, wolałabym, żeby one były bardziej zróżnicowane, tak? Żeby rzeczywiście każdy mógł sobie dopasować do swojej sylwetki, do swojego rozmiaru, a tak jest troszeczkę to ograniczone. No ja i tak biorę XS i S, to może mam troszeczkę łatwiej, ale tak właśnie pomyślałam, że mimo tego, że reszta jest premium, no to tutaj o jednym takim Wam wspomnę, który jest po prostu tani i fajnie się sprawdza, tylko że przez krótszy czas. Pokażę Wam tą koszulkę z firmy Wasyl, mimo tego właśnie, że no ona się tak jakby jest dodatkowa, tak? Po prostu ja je lubię, nie wiem, ona po prostu mi popasowała, już widzieliście ją u mnie od początku, odkąd jestem na YouTubie, miałam ją jeszcze wcześniej, także naprawdę jest też krótka, ale jest bardzo przyjemna, za te 40 zł to naprawdę jest super. Szczerze chyba bym wybrała tą niż tą wcześniejszą. W każdym razie tak, fajnej długości rękawek, bardzo wygodna, mogę się tutaj, wiecie, swobodnie ruszać. Niby XS łamane na S, ale wydaje mi się, że jest jakaś luźniejsza niż ta, którą miałam w zeszłym roku. Może coś poprawili, nie wiem. Nie jest też taka bardzo tutaj zabudowana, nie jest tak bardzo, wiecie, przylegająca do szyi. Fajnie wygląda, ładny odcień jest tej bieli. Na razie. Także naprawdę ten materiał jest gruby, nieprześwitujący. Naprawdę nie mam jej tutaj w ogóle nic do zarzucenia. No oprócz tego, że no jednak nie wytrzyma na pewno tak długo jak te pozostałe koszulki. Dalej sięgnęłam, słuchajcie, do firmy, która też już ma metkę, cenę premium, bo kosztowała 39 funtów. To jest rozmiar XS. To jest firma Holland Cooper, firma też, po którą często sięgam, bardzo dobrej jakości mają ubrania, no i wydaje mi się, że tutaj też się nie zawiodę jakością tej koszulki. Zobaczcie, ona ma, jaki jest jej krój? Krój jest raczej, powiedziałabym, że dopasowany, już jest inny zupełnie materiał, to na pewno nie jest bawełna, zaraz sprawdzimy. Na ramionach ma złote guziczki, coś takiego bardzo charakterystycznego dla firmy Holland Cooper i z tyłu piękny, zobaczcie jaki piękny napis wygrawerowany, logo. Firma Holland Cooper należy do jakby, na pewno znacie firmę Superdry.
to mąż jakby jest dyrektorem Superdry, a żona jest od Holland Cooper, także to jest małżeństwo Superdry Holland Cooper, tak? I to jest w ogóle nazwisko, jej nazwisko. Także słuchajcie, tutaj w składzie jest wiskoza, tak? 96% wiskoza i 4% elastan. Wiskoza już jest takim materiałem oczywiście idealnym na lato, bardziej przewiewnym, tak? Bawełna jest... To też zależy jaka bawełna, bo bawełna może być troszeczkę cieńsza, może być troszkę grubsza, natomiast lepszej, gorszej jakości oczywiście. Wiskoza jest już takim materiałem na letnim, tak? Na lato. Bardziej oddychającym, ale też przez to, tak jak nie wiem czy widzicie, myślę, że to widać, ona jest bardziej lejąca. O, jest delikatna, taka mgiełka, lekka. Gdyby nie miała tych guzików, bo guziki same w sobie są ciężkie, to byłaby leciutka. Jest troszkę prześwitująca. O, jakby to wam pokazać? Tak, nie wiem, czy będzie widać, ale właśnie, o, jak widzicie, ten cały kształt mojej dłoni jest taki widoczny, tak, że ona tak się układa. No to jest taka cecha właśnie tego materiału. Także... Być może właśnie pomyślałam, że lubicie takie materiały. Pomyślałam, że sama też sprawdzę, jak ta koszulka się zachowuje. No i tutaj mamy właśnie tą koszulkę z wiskozy. I teraz jest pytanie, czy my to lubimy, czy nam się to podoba, czy nie? Jak to jest u Was? Dajcie znać koniecznie. Bo owszem, jest to materiał bardziej oddychający, ale też tak jak mam nadzieję, że widać, jest to materiał lejący taki, wiecie, on się bardzo rusza, jakby taka mgiełka, ale co za tym idzie, to, że po prostu wszystko się odznacza, tak? I jak tak spojrzę na siebie, to tutaj widzę kości, tak? Że gdzieś tam w przyruchach to mi widać. Widać bieliznę, bo jednak opiera mi się na biustonoszu. Widać tutaj, nie wiem czy to widać, tak, ale ja tak jak patrzę na siebie, no to widzę. Widać tutaj linię shortów. I teraz czy ja to lubię, czy mi się to podoba? Szczerze mówiąc, chyba średnio mi się to podoba. Natomiast bardzo podobają mi się te guziczki. Tak jako dodatki, no to dodaje jej uroku, coś się fajniejszego dzieje, ale dobra długość, jeżeli chodzi o rękaw, no to też jest dobra długość, tak? To też zależy, co chcemy, tak? Bo czasami mam ochotę na krótsze, czasami na dłuższe, czasami na szersze, czasami na węższe, tak? Generalnie dobrze się w niej czuję, tak? Tak jak leży na mnie, to jest wygodna, komfortowa, długość też jest okej. Tak mi się wydaje, bo można, wiecie, i do środka też nie będzie za dużo i tak zostawić też jest fajnie. Ona jest w ogóle bardzo elastyczna. To jest fajne i nie prześwituje. Wydaje mi się, że nie prześwituje jakoś tak za bardzo. No jednak jest to dobrej jakości wiskoza. Tylko czy ten efekt właśnie, że wszystko się odznacza, czy to mi się podoba? Nie wiem, nie jestem do końca przekonana. Po przeczytaniu kilku angielskich artykułów na temat właśnie białych koszulek najczęściej pojawiały się dwie nazwy. COS, który dostaniecie w Polsce, i firma Arket. To są chyba jakieś takie, wiecie, marki bardzo bliskie sobie. No i właśnie pomyślałam, że w sumie taka popularna, taka polecana, a ja nigdy nic nie miałam z tych firm. Ani z COS-a, ani z Arket. No i mam tutaj z COS-a dwie koszulki. Jedna jest z takim bardzo prostym dekoltem. Tutaj jakby taka łódka, troszeczkę niższy. Fajny ma odcień bieli. Taka rzeczywiście biała jest ta biel. Cieńsza, ale jakby ona była z jedwabiem, fajny materiał. Tak, będzie, na pewno nie jest to gruba bawełna, tak, jest taka delikatna, cienka, to jest też rozmiar XS. I co ty masz w składzie? Ty masz w składzie na pewno bawełnę, tak, 100% bawełna, naprawdę, no dobre wrażenie, tak, cieniutka. I taka wydaje się być naprawdę fajna, tak, taka śliska jakby, właśnie z jedwabie. Naprawdę wydaje mi się, że to będzie dobrej jakości bawełna, rozmiar XS i cena 15 funtów, także bardzo, bardzo przystępna. Piękny odcień bieli, idealna długość, fajny długi rękawek, bardzo fajna tutaj, ani zbyt opięta, ani zbyt luźna. Naprawdę fajna, powiedziałabym, że jest taka elegancka, właśnie przez to, że nie jest zbyt szeroka. Fajna, tutaj góra też jest fajnie wykończona, takim szerszym, szerzej wykończona po prostu.
Naprawdę fajnie, bardzo ładna, bardzo mi się podoba i w ogóle fajnie, bo wydaje mi się, że będzie przewiewna, bo jest delikatna, tak, jest taka cienka, ale jakby, naprawdę ona jest taka jakby była z jedwabiem, tak, nadużywam być może tego słowa, ale taka jest, także super, naprawdę bardzo mi się podoba. I kolejna koszulka też z firmy COS, tylko wydaje mi się, że jest odrobinkę jakby szersza. No i ma inny dekolt, tak? Taki dekolt w serek, to jest też XS, 17 funtów też kosztowała. W odczuciu materiał jest taki sam jak ten poprzedni, bardzo delikatna, tak, też 100% bawełna, bardzo delikatna, taka zwiewna, naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna. Powiem Wam, że jak ją zakładałam na siebie, to naprawdę czułam tą jakość, naprawdę, jakbym zakładała właśnie coś takiego jedwabnego, bardzo delikatna, bardzo przyjemna, tak się dotykam, ale muszę to sprawdzić też w taki sposób. Bardzo, bardzo miły materiał, cieniutka, inny dekolt, tym się różni od tej poprzedniej, dłuższy rękawek, taka, powiedziałabym, że całkiem elegancka. Załóżmy może marynarkę do niej. O. Właśnie, o to chodzi w tych koszulkach, że one mają być podstawą do tworzenia innych stylizacji, tak? Mają nam to ułatwiać, wybijać być może te bardziej jakieś, te ciekawsze elementy, tak? Te, na przykład jak tutaj marynarkę, tak? Żeby jej nie przyćmić, no to właśnie taka biała koszuleczka pod spód i już. I tutaj kolejna, słuchajcie, też XS, to jest firma Arket, ale tutaj pomyślałam, bo na stronie mieli też możliwość jakby wybrania sobie koszulki z takiego cięższego materiału, czyli pewnie spodziewam się, że to będzie bawełna. Zobaczymy, czy z jakimś dodatkiem. 95% bawełna i 96% bawełna i 4% elastan, gdzieś mi zabrakło 1%. Słuchajcie, cena... Nie ma tutaj ceny, ale myślę, że to było też coś około 17-20 funtów. Oczywiście wszystkie linki razem z cenami znajdziecie w opisie, to wszystko jest dostępne, także no bo to taka linia podstawowa, więc to raczej nie wychodzi z mody i co roku na pewno się pojawiają, tylko tyle, że odświeżone. Także krój taki trochę pudełkowy, nie? Szeroka. Rzeczywiście czuję, że to jest grubsza, ale też taka śliska ta bawełna, też jakby była z domieszką dosłownie jakiegoś jedwabiu, bardzo przyjemna. Mam nadzieję, że te koszulki się nie będą machacić, naprawdę się no nie zawiodę na nich. Bardzo fajne. Tak wygląda jakby od spodu, od środka była na takim delikatnym misiu. Ładnie wszędzie tutaj wykończona, też te szwy są ładnie, zobaczcie, ładnie zrobione. Wszystkie rękawki, nie ma takich surowych rękawów, tutaj jest akurat taki szerszy ten pasek założony. Naprawdę fajnie wygląda. Tak, myślę, że to są fajne koszulki. Nie jest za długa, także zobaczmy. Grubszy materiał niż te z firmy COS, ale naprawdę też jest fajna. Dobra długość, piękny odcień bieli, bez żadnych jakichś niefajnych podtonów. Dobra długość rękawka, tutaj też nic tam, wiecie, nie jest za blisko, ani nie jest takie aż za bardzo porozciągane. Myślę, że tu nie będzie problemu, żeby ona się właśnie rozciągała, czy żeby ona zmieniała swoje szwy. Wiecie, jak to jest, że szwy się często przesuwają. No niestety... Chociaż nie jest to jakaś reguła, tak, że tańsze to na pewno gorsze, ale bardzo często te sieciówkowe koszulki tak właśnie mają, że po praniu potem macie gdzieś szef, tak idzie dosłownie. Słyszałam też o tym, że najlepszej jakości bawełna jest w ubrankach dziecięcych, no bo jednak ona jest, te ubranka dziecięce są wystawione na największe próby, wiecie, najwięcej plam, tak, które potem trzeba sprawdzić, tam wysoka temperatura, czy to, no tak, generalnie słyszałam, że najlepszej jakości bawełna jest w ubrankach dziecięcych. Ile w tym prawdy, jeszcze się nie przekonałam. Także, moi drodzy, naprawdę jestem tutaj zachwycona jakością. Jakby mam wrażenie, tak jakby od spodu ona była na takim...
nie wiem, takim do miziania, niby misia, nie miś, tak, że taka jest mięciutka, bardzo fajna, nieprzezroczysta, gruba, zostaje w miejscu, myślę, że się będzie też fajnie układać, nic tutaj się nie oddziela, tak, niczego tutaj nie uwydatnia, czego byśmy tam może nie chcieli, także fajna. Powiedziałabym, że to taki materiał, jakby taka cieniutka bluza, dosłownie, naprawdę, taki już cięższy materiał, fajny, wydaje mi się, że będzie bardzo fajna jakościowa. No i ostatnia koszulka, słuchajcie, powiem wam, że bardzo mnie ciekawi, o, ona ma tutaj dodatek, bardzo mnie ciekawi, już myślę, że zauważyliście, że ja lubię do takiego holu dodać rzeczy przyziemne i na przykład jedną jakąś rzecz taką naprawdę gdzieś z wyższej półki zaszaleć i pomyślałam, że w tym filmie też coś takiego zrobimy. Nie wyjmowałam, bo chciałam, żeby to było naprawdę 100% pierwsze wrażenie. Co to jest? Już wam mówię. Jest to koszulka od Victoria Beckham. Słuchajcie, też biały t-shirt. Taka szeroka jest, ale śmieszna, bo jest... ten materiał jest cienki, ale jakby sztywniejszy od tych wszystkich poprzednich. Nie w złym znaczeniu, absolutnie. Tutaj wydaje mi się, że przy szyi jest troszkę inaczej wykończona, bo ten materiał, zobaczcie, jest taki grubszy, on wygląda jakby był dosłownie... Niestety biały kolor nie jest wdzięcznym kolorem do pokazywania, ale jakby była taka, jakby była dosłownie takim sweterkiem wykończona. Inny, po prostu inny rodzaj materiału. Krótki rękaw. Generalnie na stronie, jak patrzyłam, no to te białe koszulki były przeważnie, tutaj na przykład miało napisane Victoria Beckham. Ja chciałam jak najprostszą, tak? Jak widzicie, tak jak żadna z tych koszulek nie ma żadnych kieszonek, ani takich rzeczy, tak samo chciałam właśnie, żeby ta taka była. I szczerze nie zauważyłam, że ona ma, o, tutaj czerwone na dole, w lewym dolnym rogu inicjały, ale to mi się podoba. Tak, to mi się podoba. Jest, już nie jest taka krótka właśnie, dłuższa, ale piękny odcień bieli, naprawdę biała biel. Pięknie wygląda, także cóż, no mierzymy i zaraz wam powiem po takim pierwszym mierzeniu, jakie są moje odczucia i którą chyba najbardziej polecam, bądź które. No i ostatnia, czyli ta koszulka, która miała być takim smaczkiem, a szczerze jest taki mały niesmaczek. Bo nie wiem, 95 funtów to jest bardzo dużo. Chciałam zobaczyć, czy ona będzie miała coś takiego wow w sobie, tak, czy ona rzeczywiście się wybije na tle tych innych koszulek, że zechce ją zostawić. I na razie czuję taki troszkę zawód. W składzie 96% bawełna organiczna, no to tutaj, tak, no to rzeczywiście, że ona jest wolna od tych toksyn, tak, od jakichś zanieczyszczeń. Dodatek elastanu, no jest taka, jest ok, ale tak, jest najdłuższa z tych wszystkich, jest najszersza z tych wszystkich, jest cienka, materiał jest ok, nie jest taki ultra miękki, dłuższy rękawek i ten rękawek jest chyba dla mnie za szeroki i chyba to mnie troszeczkę, i jeszcze czuję, że tutaj przy szyi jest taka, że czuję to, tak, jakoś tak nie mam takiego ruchu. Nie wiem, jakoś troszeczkę tak jakby była za szeroka, za wysoka, tak? Bo tutaj ten szef jest szeroki całkiem, więc... O, teraz było widać, więc być może, że to przez to. Na pewno podoba mi się to logo tutaj, tak? To jest taki mały smaczek, ale tak ogólnie to wydaje mi się, że tu nie ma nic takiego cudownego, za co bym chciała zapłacić tak dużą kwotę. Zostałam już w tej koszulce Victoria Beckham, muszę tutaj pomyśleć nad nią, ale wydaje mi się, że jestem na nie. Dajcie znać, co myślicie oczywiście. Czas na podsumowanie, słuchajcie, co ja wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o białe koszulki, to najbardziej polecam wam tą czarną. Tak? Rzeczywiście, są takie, które mi się tutaj bardziej spodobały, które mi się spodobały mniej. Jeżeli chcecie grubą, dobrej jakości, minusią, naprawdę szytą w Polsce, białą koszulkę, bez żadnych udziwnień, bez żadnych dodatków, bez kieszonek, bez logo, bez napisów, bez poduszek, bez takich rzeczy, to jak dla mnie, z tego co ja tutaj oczywiście miałam, co wam pokazałam i co sama przetestowałam, według mnie, według mojego gustu, moich upodobań, to ja bym kupiła Le Colette białą, tak? No oczywiście nie mam białej, ale mam tą czarną, ale biała będzie tej samej jakości, tylko innego koloru. Zainwestowałabym w tą, jest najlepszej jakości. Jeżeli nie mieszkacie w Polsce, no to macie Arket.
świetna, też gruba, troszeczkę cieńsza, troszeczkę może mniej taka przyjemna niż Le Colette, natomiast bardzo dobrej jakości. Jestem bardzo zadziwiona firmą COS, ale bardzo pozytywnie COS, Arket. Myślę, że to są bardzo dobrej jakości koszulki. Wcale mnie nie dziwi to, że były polecane w tylu miejscach. Naprawdę 15 funtów, 17 chyba tamta druga. Jakoś tak, wiecie, naprawdę no, kwota jest jeszcze taka ok za naprawdę dobrej jakości koszulkę, także tutaj po prostu jest różnica taka, że ta jest grubszej bawełny, ta jest troszeczkę cieńszej, zależy czego poszukujecie i co chcecie. Dalej, absolutnie za 40 zł mogę Wam polecić koszulkę z firmy Vasil i koszulki, które nie za bardzo być może jakoś się, nie wiem, jakoś mi się spodobały. Make Life Easier, chyba najmniej z tych wszystkich, Holland Cooper. Może nie to, że mi się nie spodobała, tylko że nie podoba mi się to, że tak bardzo, wiecie, że tak bardzo wszystkie kształty pod nią widać. Teraz na pewno nic nie widać. Troszeczkę zmieniłam ustawienia, bo bardzo ciężko jest pokazać te białe koszulki. One tak bardzo odbijają światło, a tutaj robi mi się już coraz jaśniej. Słuchajcie, i tak. To zostawiłam na koniec nie dlatego, że coś jest z nią nie tak, ale gdybym miała wybierać, gdybym miała kupić jedno, to bym chyba wolała z takim półokrągłym dekoltem niż ten w serek. Tak mi się wydaje. Także tak, Le Colette, Arket, COS numer 1. Tak myślę, nad tą jeszcze muszę się pozastanawiać, aczkolwiek nie sądzę, żeby dostała jakąś większą szansę. Także moi drodzy, wszystkie linki oczywiście do tych ubrań, myślę, że one w większości są dostępne. Nie wiem jak z Le Colette, natomiast Le Colette, no to tak jest z tą firmą, że wszystkie rzeczy, ile by nie kosztowały, to się od razu bardzo szybko wyprzedają, ale one wracają, także myślę, że warto obserwować. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Was nie zawiodłam. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Pa, pa.